jedna rzecz, i wiem to z doświadczenia. Mężczyzna szanujący się dobrze poukładany w życiu, jak mu raz dobrze krawat zawiążą, on nie ma prawa się rozwiązać. Tak. On wisi ciągle zawiązany i tylko próbujesz go wcisnąć na głowę. Ale słuchajcie, to jest prawda. Sztaba ma jeden garnitur, który miał na maturze. I do dzisiaj, jak mu zawiązaliśmy krawat, on go nosi. Naprawdę. On chodzi dlatego, że ciągle próbuje zdać maturę. Tak co roku idę na maturę i znowu nie zdałem. Słuchaj, Irek, bo ty chcesz nas zagadać, a nie chcesz się nauczyć. Ja widzę, że już się wymigujesz. Ty, Klaber, ale nie zauważyłeś, że sztaba ma ten krawat na gumce, nie? Dobra, Irek wywija. Też idziesz ze mną? Poczekajcie. Nie. Irek, coś nie. Się dzieje. O. Dobra, włączmy klaskomet. Irek, pierwszy etap, klaskomet. O kurde. No. Takie 12 i pół. Mamy dwie pętle. Są dwie pętle. Prawo, dobrze. Obróć. Dawaj mocniej, jeszcze raz. Większy obrót. Dobra. Słuchajcie, to nie jest trudne. Irek jest po prostu opornym uczniem. Czekajcie. No. Yeah, brawo! Jest, Irek! Bardzo dobrze. Słuchajcie. Na to od razu. Ale idealny poziom. Czy reklamy nie wyglądałyby lepiej, jakby Irek w takim oplamionym krawacie się prezentował? Na pewno. Pamiętajcie, że gdyby trafiła wam się taka plama, dzwońcie do Zygmunta Heizera. On ma powiedz, co zrobić. Słuchajcie, chcecie szybki konkursik dla kilku osób, czy kolejne lifehacki? Szybki konkursik. Dobra. Ja wierzę, że ty wiesz, ile to jest. Powiem tak, mąż patrzy. Dobra, poczekaj. A bo rzeka ma system jakiś. Słuchajcie, jakoś dłoń mi to podmierzała. Nie wiem, jak ona to zrobiła, ale jest. Dobra. Nie szkodzi. Więc o, tyle to 20. Dobra, zostańcie z nami, dawajcie panowie miarkę szybko. Miarka. Dobra, piszemy na płycie. Marcin, Tomasz. Pierwsza taśma, Tomasz Mierz. Ile? Ile jest? 23. No, był blisko. Marcin Junior, 30. Słuchajcie, grubo. Moim czarnym koniem na razie zostaje chyba Bożenka. Pokaż Bożenka. Nie wierzę! Odsłoń! To ile jest? Odsłoń szybko! Czy ktoś to widzi? No! 19,8! Ja bym już dawał brawa! A tylko powiedziałem 0,8, żeby Bożenka nie popadła w samozachwyt. Było 20 tak naprawdę. Ale jednak jest. No. Remek? No Remek 48. To poleciał! Razy dwa. Ile? 30. Słuchajcie, brawa dla Bożenki! Brawo! Dziękuję. Ja wierzyłem, że tak będzie! Panowie, a możemy zrobić, możemy wam dać nagrody, jak zakończymy? Żeby teraz je szukać? Dobra. A może tam zajmij się nagrodami i powiem wam teraz, przypomniał mi się lifehack z tym mierzeniem. Wbrew pozorom, naprawdę ta umiejętność jest pożyteczna. I teraz pokażę wam jedną rzecz. Zbadajcie sobie w domu, ja akurat tak mam. Oprócz tego, że jestem brudny od długopisu, palec wskazujący i widzicie tą drugą linię papilarną, znajdźcie sobie takie miejsca, faceci na mnie krzywo nie patrzą, które zmierzycie. I teraz patrzcie na to. Ja mam równiutkie 10 cm. Jest? I teraz, jak nie wiem, czy coś ma 10, 20 czy 30, to tak jak Bożenka sobie przykładam i widzę. 10, 20, 30. I uwierzcie mi, że się nie rąbnę. Także temat czasami się przyda, nie wiem, może drewno do komika, żeby się zmieściło. Masz jakiś pomysł? A, kolega chciał to... W telefonie też są miarki. Masz rację, teraz w telefonie jest wszystko. Kiedyś encyklopedia... akustik. I oni... Boże, ale nie? To w ogóle jakaś masakra. Ale nie, nawet dobra scenaria, bo tutaj te wkomplowały się tutaj te to, bo myślę, że nie, że wygląda. To by ta płyta jakoś tam, myślę, że... Backstage Pef, akustik. Także drodzy Państwo, za chwilę zespół będzie tutaj dla was grał, także rozgrywać będą piękne dźwięki do danej lokalizacji. Te lokalizacje pewnie na swój głos. Oddajcie go, biorąc żeton. Żeton otrzymujecie w strefach, podejdźcie, dowiecie się na jakiej zasadzie. Zachęcam was do tego, o godzinie 17 kończymy już zbieranie żetonów. Podsumowanie i 18.15 tutaj na scenie dowiemy się, który projekt zwycięża.
Proszę Państwa, mamy zaraz taką propozycję, bo widzę, że kwiat dojrzałej młodzieży gorzowskiej stoi tutaj przed nami. Mężczyźni, którzy gotowi są na wielkie wyzwania. Panowie, propozycja nasza jest taka, to już dzisiaj praktykowaliśmy, to się naprawdę sprawdza. Chcemy Was zaprosić za chwilę do konkursu. Ale zwróć uwagę, zobacz. Mariusz uszkodził nam belkę. Stanął się, kręcił. Ejkła, człowieku, przecież to jest przewodnia belka. Ona miała być za tydzień, tak żeby korzystała. Dobra. Przechodzi dalej. Mariusz przechodzi dalej. Daniel z druga para. Daniel i Zbyszek. Dobrze, dobrze. Gdzie jest Zbyszek? Ja wiem, że w niektórych sytuacjach nerwowych, kiedy wzywam kogoś po imieniu... Wiesz, jak powiemy start, to trzeba wkręcać. Jedno, co mogę teraz powiedzieć. Pomyliłem się do pogody, ale wiem, że Wiesiek przegrał. A, ja bym nie był taki pewny, nie? Ja jestem. No. Panie Wieśku, pan działa. Jak będziemy robić? Dobra. Nie ma nic. Spokojnie. Na start. Na start. Nie, to widzę, że ręce to wiesz. Emocje. Leży coś wolnego, co się wczyna. No. 3, 2, 1, start. No, szybciutko. Wiesiek rozpoczął jakby spokojniej, taka angielska flekma. On się nie spieszy. Po co ma startować w konkursie, którego zasad nie rozumie? O, teraz, proszę Państwa, po raz pierwszy historyczny przypadek, kiedy jeszcze ani jeden nie został wkręcony. Teraz. Wiedziałem, jeśli chodzi o Wieśka. Popsujesz na ten. Jest pierwszy. Całe życie wbijał w kręty kosie. Teraz próbuję użyć krętaki i to go po prostu przerosło. Czy słyszy? Kreśkę. To nie jest sokowinówka ta jego. Jakbyś ją prosto to utrzymał. Koniec, Daniel. Teraz byłem wyjątkowym prorokiem. Wiesiu, jesteś pierwszym gościem, któremu udało się w zasadzie półtora kręta nie wkręcić. Dlatego odpadłem. Ale brawa dla Mieszka! Brawa dla Mieszka! Łukasz i Marek! Wujek, nie denerwuj się! Ale pięknie, naprawdę, teraz można popełnić jeden błąd, źle trzymając tego wkręt. Nie za mocno, patrzcie co się dzieje. Wujek przegrywa na razie, ale nie jest. Szanse się wyrównały. Teraz uwaga, ostatni. I wujek na nas. Brawo. A zawodnik o wdzięcznym pseudonimie Wujek wchodzi do wielkiego finału. Wujek, ale będzie jazda. Daniel i Andrzej. Uwaga, drugi półfinał. Daniel i Andrzej, zapraszamy. To jest kawałek w ten sposób, bo rozpoczniemy też ten oficjalny, proszę pan, konsumować. Może pójść krzywo. Żeby to było fajne foto, tak proszę. Pani dyrektor Zapraszamy Was do naszego kraka. Tam możecie zobaczyć, jakie modelowe mieszkanie urządzone przez ekspertów Castorame z produktów, których Castorame można nabyć. 75 metrów kwadratowych. Wejdźcie, zobaczcie. Natomiast drugi chodzi do tego kupą na porogi można po prostu skonsumować. Proszę Państwa, do wszystkich pracowników Castorame, ekspertów, zapraszamy tutaj, zostawcie na moment stanowiska i chodźcie do wspólnego zdjęcia, jeśli można Was poprosić. Wszystkich ekspertów z Castorame i pracowników zapraszamy, podejdźcie na chwilę do stanowiska tutaj z sortem do cukierni nasze, tak żebyście razem zrobili zdjęcie tutaj. Całego naszego wspaniałego personelu, który z nami tutaj jest podczas całego dzisiejszego dnia. Więcej. 20, 30, a jeszcze wcześniej 25. Zapraszamy.
Dawaj mi tutaj na fotę. Ładne do przodu. Ładne do przodu. Zapraszamy, jeśli możecie na chwilę zostawić stanowisko, przyjdźcie do nas. No ale kto będzie mnie pilnował? Damy radę jakoś. Człowieku, jeśli zobaczysz swoje signatury na podniesionymi ramionami, to znaczy, że szafka kuchenna jest po panu. Mam nadzieję. Znajdą sposoby. Jesteśmy, tak? Jesteśmy. Ktoś jeszcze nas może dołączyć? Słuchajcie, ostatnia szansa. Kto ma ochotę, niech podejdzie. Pracownicy, zapraszamy. Proszę Państwa, ten piękny kawał tortu waży 55 kg. Dużą część tortu dzisiaj rozdysponowaliśmy, ale to będzie kiedyś trzeba zapłacić. Zapalimy. Proszę Państwa, to będzie płonący tort. Teraz racę wiedzą o tym. Dajesz. Co za organizacja. Pięknie. Z tej strony szybko. Mocna brawa. Drodzy Państwo. Proszę Państwa, zapraszamy na wyjątkowy, fantastyczny szlaku. Tort 20. Uwaga! Możemy śpiewać! 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam! 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam! I jeszcze raz, jeszcze raz! Proszę Państwa, to są mega specjaliści w swoim fachu. Podchodźcie, zadawajcie im pytania, nawet bardzo osobiste. Co zrobić, żeby musisz używać dobrych narzędzi. Ktoś tu ze mną kraje. Chciałem się zgadzać, że trzeba skroić się do danym się zajmie pani dyrektor. Pani dyrektor ma prawo w tym roku, no co mówicie? Co 20 lat? Co 20 lat? Zapraszamy do Kastorany, tam torty mamy, co mówicie? Tak, no, tam torty idziemy na pewno. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest piękne kawałek idę. O, to jest to, co mam do mnie stąd. Komaczki, proszę się uśmiechnąć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest...